Siemo! Chyba ze wszystkich filmów to właśnie te z ukrytymi misjami sprawiają mi najwięcej radości. I skoro lubicie oglądać te materiały, a ja kocham przechodzić ukryte misje, w dzisiejszym odcinku pokażę wam naprawdę ciekawe ukryte misje, tylko tym razem nie z Wiedźmina 3, a z Cyberpunka 2077, bo takowe też się tam znajdują i prawdopodobnie o nich nie wiedziałeś. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga, turboszefowego Discorda, Wielka Redania, a my bez zbędnego przedłużania zacznijmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od naprawdę mocno ukrytej misji, bo dostęp do niej odblokować możemy tylko i wyłącznie w tym miejscu. A wierzcie mi, to miejsce jest specjalne. Ludzie tam też są specjalni. I to nie jest tak, że kiedy przybędziemy na to miejsce ukrytej misji, to znajdziemy tam jakąś postać, czy odpali nam się kascenka. Oj nie. Musimy podejść do bramy jakiegoś randomowego garażu i ją otworzyć, by w ogóle tą misję aktywować. Myślę, że bez odpowiedniej wiedzy, gdzie możemy szukać tej misji, to łatwiej jest wygrać w totolotka, niż natknąć się randomowo na ten garaż, podróżując przez Night City. Kiedy przybędziemy na miejsce, które wam wcześniej pokazałem i otworzymy drzwi garażu, znajdziemy w nim dwa złote ubrania, motor oraz komputer. Jeżeli podejdziemy do komputera, znajdziemy na nim pewną wiadomość. Od Jamesa do Josie. Hej Josie, słyszałem, że chłopaki rozwalili ci motor. Dwa, nie wiem co chłopakom od... Dobrze, że chociaż nic ci nie jest. Ja wiem, że ta maszyna dużo dla ciebie znaczyła, ale lepiej odpuść. Serio, z tygrysami nie ma żartów. Po przeczytaniu maila V podniesie pewne zdjęcie, jak się wkrótce okaże właśnie Jamesa i Josie i aktywuje nam się nowe zadanie. J plus J, bardziej J plus J. Zadanie to jest naprawdę bardzo specyficzne, ponieważ obydwa podpunkty misji nie będziemy mieli nigdzie oznaczone. To znaczy znaleźć Jamesa oraz sprawdzić, co się stało z Josie, a znaleźć będziemy ich musieli na własną rękę. W samym zaś garażu znaleźć możemy jeszcze motor, o który toczy się wojna Josie wraz z Tigersami. Jeżeli przebadamy go, Johnny Silverhand będzie miał też coś do powiedzenia. Proszę, proszę. Fajny. Miałem kiedyś podobny, tylko bez tego nomadzkiego gówna. Niech zgadnę. Miałeś na karoserii cycatą blondynę? Po pierwsze wypraszam sobie, po drugie szatynkę. Cholera. Nie da się już tego naprawić. Załatwiony na amen. W zależności od tego, czy wpierw znajdziemy Josie czy Jamesa, misja potoczy nam się delikatnie inaczej. Ale wpierw zacznijmy sobie od znalezienia Jamesa, ponieważ go zwyczajnie w świecie cyberpunka możemy łatwiej odnaleźć, bo siedzi on sobie po prostu w tym miejscu na ławeczce. Jeżeli go odnajdziemy, będziemy mogli też z nim oczywiście porozmawiać. Ten koleś na zdjęciu to ty? Co? Cholera, skąd to masz? Znalazłem. Razem z rozwalonym motorem Josie. Próbuję ustalić, co się z nią stało. A, jesteś gliną, tak? To skończ te podchody i pokaż blachy. Pudło. Nie jestem z psiarni. Po prostu próbuję połączyć fakty. Coś się z nią stało. Coś złego, prawda? Cholera, ona... Chłopaki z Tigerów się na nią uwzięli, okej? Kazali jej spadać z miasta, ale Josie... Kurwa, Josie nie posłuchała. Kiedy rozwalili jej sprzęt, powiedziała, że się odkuje. Błagałem, żeby tego nie robiła, ale zajebała motor od takiego poważnego gościa. Gonili ją, była strzelanina, a potem... Już nie wiem. Więc tak, chyba stało się coś złego. Słuchaj, jeśli coś ustalisz, cokolwiek, daj mi znać, okej? Wiesz, gdzie jej szukać? Nie. Słyszałem tylko, że jak zrobiło się niewesoło, uciekła do metra. Musiała pojechać czerwoną linią z Japantown na południe, ale gdzie wysiadła... Nie mam pojęcia. Niewiele, ale zawsze coś. Będziemy w kontakcie. Jeżeli wpierw odnajdziemy Jamesa, będzie nam dużo łatwiej, bo dostaniemy od niego informację, gdzie mniej więcej możemy natknąć się na ślad Josie i od tego momentu gra już tak naprawdę będzie nas prowadzić za rączkę, do dalszych jej podpunktów. Jeżeli wpierw odnajdziemy Josie, to Jamesa nadal będziemy musieli odnaleźć na własną rękę. Ciekawe jest też to, że jeżeli po jakimś czasie do niego wrócimy, a nadal nie uda nam się odnaleźć Josie, będziemy mogli z nim zamienić jeszcze kilka zdań. Masz jakieś nowe informacje w sprawie Josie? Nic. Zgaduję, że ty też nie. Zaraz po rozmowie z Jamesem gra bezpośrednio zaznaczyła nam miejsce, gdzie podobno ostatnio widziano tą całą Josie. Kiedy się tam udamy, na ziemi znajdziemy ślady krwi, które to ostatecznie doprowadzą nas do ciała Josie, a przy niej znajdziemy dość interesującą drzazgę.
Z niej dowiemy się, że Josie pojechała na miejsce spotkania, które wyznaczył James, a to całe ich spotkanie okazało się tak naprawdę pułapką, a na miejscu czekali już na nią Tigersi. Ta w trakcie tego całego spotkania została ostro ranna i jak widać wykrwawiła się na śmierć. Jeżeli chcecie sobie przeczytać całość, no to zapauzujcie sobie film. Kiedy przeczytamy tą całą notatkę, Silverhand też będzie miał coś do powiedzenia. Krwawiła się, ale trochę to trwało. Zdarła paznokcie, drapiąc o beton. Ja pierdolę. Co za okropna śmierć. Żadna nie jest fajna, Vi. Wiem, co mówię. A później po tym wszystkim za zadaniem będziemy mieli jeszcze pogadać z Jamesem, od którego dowiemy się jeszcze więcej na temat całej tej historii, a przede wszystkim będziemy mogli zdecydować o jego losie. Znalazłem Josie. Nie żyje. Z twojej kurwa winy. Co? O czym ty kurwa pierdolisz? Dobrze wiesz o czym. Wciągnąłeś ją w pułapkę. Wiedziałeś, że twoi kumple chcą ją zabić. Nie miałem wyboru, okej? Okay? Zadarła z typem z samej góry. Gdybym jej nie wystawił, to odwaliliby mnie, rozumiesz? Po chwili rozmowy będziemy stali przed bardzo ważnym wyborem, bo w zależności od tego, co tu wybierzemy, dla Jamesa oznaczać to będzie albo śmierć, albo życie. Będąc precyzyjnym, to ta opcja jesteś żałosnym gnojem, oznacza dla niego śmierć. Natomiast skupmy się wpierw może na pierwszej opcji dialogowej i co się wtedy stanie. A widzisz, czyli jednak miałeś wybór. Tylko uznałeś, że swoją skórę cenisz bardziej. A ty co byś zrobił na moim miejscu, co? Dał się zabić? Jak myślisz, czemu tu wracam? Noc w noc. Żeby, kurwa, podziwiać widoki? Kurwa, wiem, co zrobiłem i nie jest mi z tym lekko. Ojej, no co ty, kurwa, nie powiesz? Ona się wykrwawiła, Jamie. Powoli. Drapiąc beton z bólu, aż zdarła paznokcie. Wyobraź to sobie. Wyobraź to sobie za każdym razem, jak będziesz widział w lustrze swoją żałosną gębę. Wszystko w tej misji jest naprawdę poukrywane. Nie widzę realnej szansy, by ktoś przypadkowo natknął się na ten garaż, jeszcze później odnalazł randomowo Jamesa czy Josie. A to jeszcze nie koniec odnajdywania rzeczy, bo żeby legitnie zakończyć tą misję sukcesem, musimy odnaleźć również motor, który Tigersom ukradła Josie. Dobra, do Tigersów. Czy nie, do Maelstromu, po motor. Rura, Meister. 12 seconds later. No to coś pojechał. Ale odkaszanił, Meister. Sam motor znajduje się tutaj, a kod do tego całego garażu to 0214, czyli data ich prawdopodobnie pierwszego spotkania albo czegoś takiego. Albo dnia, kiedy zostali parą, whatever. W każdym razie tą datę możemy znaleźć namalowaną na ławce, na której właśnie siedział James. Jeżeli wejdziemy na ten motor, oczywiście dostajemy go już na zawsze za darmo. I kiedy tylko będziemy chcieli, będziemy mogli nim jeździć, pamiętając o tej smutnej historii. Całą tą misję J plus J możemy wykonać również zupełnie odwrotnie. To znaczy wpierw odnaleźć Josie, a potem porozmawiać z Jamesem. Rozmowa wtedy z nim będzie wyglądać delikatnie inaczej. Ten koleś na zdjęciu to ty? Co? Cholera, skąd to masz? Znalazłem. Razem z rozwalonym motorem Josie. Próbuję ustalić, co się z nią stało. A, jesteś gliną, tak? To skończ te podchody i pokaż blachę. Gdybym był z policji, to byś już leżał na ziemi, gnoju. Z rękami w kajdankach. Co? O czym ty, kurwa, pierdolisz? Dobrze wiesz o czym. Wciągnąłeś ją w pułapkę. Wiedziałeś, że twoi kumple chcą ją zabić. Nie miałem wyboru, okej? Okay? Zadarła z typem z samej góry. Gdybym jej nie wystawił, to odwaliliby mnie, rozumiesz? Pokażę wam też, co się stanie, jeżeli wybierzemy opcję. Jesteś żałosnym gnojem. Trochę wam już zaspoilerowałem, że on wtedy ginie, ale tak wam pokażę. Wiesz, gdybyś ty jeszcze ją oszukał. Gdybyś udawał, że się w niej zadłużyłeś, żeby ją okraść. Byłeś po prostu chujem, jakich w tym mieście od metra. Ale nie. Ty naprawdę ją kochałeś. A mimo to pomogłeś ją zabić. Kawał z ciebie gówna, Jamie. Cuchnącego, lejącego się. Zamknij się, kurwa! Zamknij się, bo cię zajebie! No spróbuj. James nie przyjął, jak widzicie, słów konstruktywnej krytyki za dobrze. Byłeś po prostu chujem, jakich w tym mieście od metra. I postanowił nas zaatakować. Jego atak będzie oznaczać dla niego śmierć. Przynajmniej w tym wypadku, bo jestem akurat gigaszefem strzelanki, a ten James to mi może. Ostatecznie James zginie, a my za zadanie będziemy mieli odszukać motor i misja tak samo jak wcześniej zakończy nam się sukcesem. Sam w sumie nie wiem, które zakończenie jest smutniejsze, ale generalnie to nie jest szczęśliwa misja. W każdym razie nawet mamy morał,
tej historii. I to nawet taki bez żartów. Nie bądźcie tchórzami, kiedy w grę wchodzą dla was naprawdę istotne rzeczy. Następna misja. Drugą ukrytą misję, którą wam dzisiaj pokażę, można nazwać ukrytą, ponieważ w 99% przypadków po prostu ona nie działa. I kiedy przybędziemy na docelowe miejsce, nikogo tam nie znajdziemy. Żeby w ogóle tą misję aktywować, musimy przede wszystkim zakończyć akt pierwszy, który odblokuje nam możliwość podróży po Night City, ale przybyć na miejsce musimy jeszcze przed wykonaniem misji trzecia część mocy i część ze źródeł mówi, że jeszcze przed tym, jak z Placidem odwiedzimy Pacyfikę. Misję tą znajdziemy w tym oto miejscu, a nazywa się Vertigo. Kiedy przybędziemy tam do tego miejsca, znaleźć będziemy mogli grupę ludzi, która ewidentnie majstruje coś przy roller coasterze. Oczywiście będziemy mogli z nimi zamienić kilka słów i tak właśnie zacznie się nasza druga misja. Hej ty, chcesz dołączyć? Chodź, mamy piwo! Weź sobie butelkę. Skąd jesteś? A co ważne, skąd jestem? Korp. Zawsze rozpoznam korpa. O, wysłannik Babilonu! I co teraz? Nic. Siadaj i popatrz sobie na Pacyfikę. To wszystko mogło być twoje, Pity. Ho, ho, może teraz, nie? Lada moment ruszy. Dajcie mu się skupić. Odpierdolicie się wreszcie! Nigdy nie jechałem czymś takim. Aha, no dzięki, zero presji. Próbujesz to naprawić? A, od paru godzin. Poddajesz się? Zamknij się, chcę się przejechać. Dajesz, Jean. Może ja spróbuję? No pewnie, od tamtych w życiu się nie doczekam pomocy. Dzięki. Kiedy przeskanujemy rollercoaster, nasze Kiroshi pokaże nam miejsce bezpieczników, które będziemy musieli przestawić i właściwie tyle, jeżeli chodzi o całą naprawę kolejki górskiej. Prościutkie. Ten Jean to jakiś giga głupek jest. Często tu przychodzicie? Jeśli mamy czas. Bo normalnie to wiesz, no. Kradniemy samochody i gotujemy bataty. Jak to w Pacyfice. Okej, okay, powinno działać. O kurwa, serio? Usunąłem zabezpieczenia i przełączyłem na zasilanie awaryjne. Ej, słyszycie? To kto pierwszy siada? Ja chyba za dużo wypiłam. A jak to się zatrzyma w połowie? No niech on jedzie pierwszy, w końcu to naprawił. Przytrzymaj mi piwo. Wi, wsiadamy. Dobra. No i zajebiście! My sobie popatrzymy. Da, jest! Da, jest! Babilon! 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 W tej misji mamy generalnie dwie szanse odmówienia. Wpierw pomocy, a potem wsiądnięcie. Wsiądnięcie jest takie słowo, w ogóle nie wiem. Na ten cały roller coaster. Jeżeli odmówimy, misja tak czy siak zakończy nam się powodzeniem. Ale w sumie nadal będziemy mogli ją kontynuować i pomóc temu całemu Jeanowi, a potem wsiąść na ten cały rollercoaster, no i nic się w sumie nie zmieni oprócz tego, że misja, tak jak mówiłem, zakończy nam się powodzeniem przedwcześnie. Ale w sumie ja wam tu gadam, a to dobry moment, bym na chwilę przestał i pozwolił wam się nacieszyć wycieczką po rollercoasterze, bo jest całkiem fajna. Kurwa!
Babilon! Babilon! To było... Od samego patrzenia prawie się posrałem. Piwo? Możesz iść z nami na plażę, jeśli chcesz. To co? Jutro odpalamy diabelski młyn? Już o nic się nie zakładam. Jutro mieliśmy pływać. To był dobry dzień. I tyle. Misja w tym momencie nam się zakończy. Szukałem też tych gagatków następnego dnia przy diabelskim młynie, bo mówili, że tam pójdą. Jak i również szukałem ich na plaży, bo również rozważali wtedy taką opcję. Ale niestety ostatecznie nigdzie nie udało mi się ich znaleźć. Zresztą jeżeli udali się do diabelskiego młyna, no to już nikomu nie uda się ich odnaleźć, bo zapewne skończyli jak James z poprzedniej misji. Samą przejażdżkę rollercoasterem w cyberpunku możemy też wykonać w każdym momencie. Natomiast nie aktywuje nam się wtedy ta misja, bo kiedy przybędziemy na miejsce, po prostu nikogo tam nie znajdziemy. Z ciekawych rzeczy to jeszcze w zależności kim gramy, czy nomadą, czy korposem, czy street kidem, te... nie wiem jak ich nazwać, ziomki, będą krzyczeć coś innego. Jeżeli gramy street kidem, krzyczeć będą tak. Jeżeli gramy nomadą, krzyczeć będą tak. A jeżeli gramy korposem, to krzyczeć będą tak jak już słyszeliście, czyli to całe Babilon. Trzeci questik. Trzecia misja jest zdecydowanie dla fanów wysokich standardów. Czyli fanów tutaj mojego kanału i Wiedźmina. Ale też również ciekawostek z cyberpunka, ponieważ sporo takowych właśnie w tej misji znajdziemy. A sama misja nazywa się Osobista Odpowiedzialność. Umówmy się. Większość sklepów w cyberpunku odwiedzamy raz, może czasem ewentualnie dwa, jeżeli jakiś sklep znajduje się po drodze do jakichś miejsc docelowych misji czy kontraktów, no ale raczej nie biegamy specjalnie po sklepach, ponieważ mają one najnowsze krzyki mody, w które to możemy przebrać naszą postać. A tą misję możemy aktywować właśnie w momencie, kiedy do sklepu Jingu-ji udamy się po raz drugi. Kiedy przybywamy tam pierwszy raz, nie jesteśmy tam za mile widziani. No i czego, karzełku? Daj buziaczka. Natomiast kiedy przybywamy tam drugi raz, a uprzednio zostawiliśmy tam swoje ciężko zarobione eurodolary, witają nas już po królewsku. A, kogo ja widzę? Co za miła niespodzianka. Już prawie zapomniałem, jak wyglądasz. To dopiero byłaby strata. Witamy ponownie w naszym przytulnym zakątku elegancji. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Może mała zmiana wizerunku? Cekiny wracają ostatnio do łask. Wyszedł z mody w 67. Skupiałeś? Ja i cekiny? Jaja sobie robisz? To nie jest materiał dla ludzi z nadwagą, ale przy twojej sylwetce będą jak znalazł. Warto czasem trochę zabłysnąć. Tak między nami, polecam postawić na odrobinę elegancji. Ochrona! Tam przy drzwiach! Zatrzymać go! Włączam alarm! Wytrzymajcie! Max tak zaraz tu będzie! Zatrzymaj go! Nie przylecz! Wpadł w bok! Do mnie mówisz? Nie pozwól mnie zabić! Co było miłą popołudniową rozmową, nagle zamienia się w krwawy potop, kiedy do salonu Jingu-ji wpada cyberpsychol, a my zostajemy uwięzieni z nim w środku. Nie możemy z tamtego miejsca uciec, więc albo musimy biegać w kółko przez całkiem sporą ilość czasu, albo zabić cyberpsychola. Jeżeli go zabijemy, na miejscu pojawi się natychmiastowo Maxtach, które to zacznie nas przesłuchiwać. Z kolei jeżeli będziemy biegać w kółko zamiast się z nim bić, po jakimś czasie tak czy siak na miejsce przybędzie Maxtach, tylko że załatwi on wtedy robotę za nas. Wy tam, złożycie zeznania! Już! Nareszcie. Teraz tylko zmyć tę całą krew i posprawię. Sytuacja opanowana. Wyłączyć alarm. Siadać. Ręce na widoku. Powiedziałam, siadaj. Zgodnie z artykułem 105 Kodeksu Postępowania w sprawach cyberpsychozy, wasze zeznania zostają zarejestrowane. Melissa Rory, starszy oficer Maxtaku. Podajcie swoje dane.
Zane Dagger pracuje dla sieci Jinguji, przytulnego zakątka elegancji dla... Wybaczcie, odruch. V, najemnik. Od czasu do czasu klient Zane'a. Johnny Silverhand, legenda rocka, głos w głowie V, a także... Johnny! Daj mi czasem poudawać, że istnieje. Zgadza się. Proszę opisać przebieg wydarzenia od momentu ataku. Przedstawiałem V spersonalizowaną ofertę i nagle usłyszałem krzyki z ulicy. Zane namawiał mnie na jakieś cekiny. Nagle do sklepu wbiegł psychol i zabił ochroniarzy. Wtedy Zane uruchomił alarm i zamknął nas z tym popaprańcem. Dzięki, Zane. Pan Jagger postąpił zgodnie z procedurą. Znacząco ograniczył pole działania napastnika. Tak, zauważyłem. Ganiałem się z nim po tym ograniczonym polu działania, dopóki nie przylecieliście. Coś jeszcze? Nietypowe zachowanie? Poza zmasakrowaniem moich ludzi i reputacji sklepu? Nie, skąd? Dziękuję za współpracę, to wszystko. Koroner został już powiadomiony, niedługo tu będzie. Jagger, zamkniesz sklep, dopóki nie skończy się dochodzenie. Hej, V. Wpadnij, gdy już doprowadzimy sklep do porządku. Wybierzemy ci coś specjalnego. Po tej całej rozmowie będziemy mieli trzy opcje wyboru. Możemy kulturalnie wyjść ze sklepu, porozmawiać jeszcze z porucznik, a od niej dowiemy się naprawdę ciekawych rzeczy, albo z jakiegoś powodu zaatakować cały oddział Magstar. Wpierw myślę, że wybierzemy tą opcję pokojową i porozmawiamy sobie z nimi, bo dowiemy się od nich ciekawych rzeczy. Smiej w raport. Dzięki. Jak sytuacja? Do zobaczenia. Wewnątrz sklepu dwoje zabitych i dwoje rannych. Sześć trupów na ulicy przed wejściem. Gdzie koroner? Stoi w korku, spóźni się. Nieźle ci poszło. Czułeś, jak ucieka z niego życie? Podobało ci się? Chwila, moment. Twoje modliszki. Przecież to model Higurashi 2013. Nie wycofali ich jakoś w 69? Pamiętam, że źle zgrywały się z procesorem neuralnym. Rozwalały coś w korze przedczołowej, czy jak to się nazywa. Gdyby nie to, sam bym je wtedy kupił. Masz dobre oko. Zainstalowałam je lata temu. Są bardzo precyzyjne. Myślałem, że Max tak woli ostrza od Arasaki. Podobno tną jak pojebane. Chociaż patrząc na to, co wyprawiasz z tymi twoimi... Są pamiątką. Gdy na nie patrzę, widzę to, co przecinały. Ciało, kości, nawet niektóre wszczepy wchodziły jak w masło. Ale na pewno jesteś po naszej stronie, tak? Zawsze ich zabijacie? Słyszałem, że czasami pomaga terapia. Branie celu żywcem wiąże się z ryzykiem dla postronnych. Robimy to rzadko. Bardzo rzadko. Rzadko? A może raczej nigdy? Ilu psycholi udało ci się oszczędzić? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Podobało ci się? Ten moment, gdy krew jeszcze płynie, a on gaśnie. Nie powiem, adrenalina to fajna rzecz, ale chyba nie jestem aż takim pasjonatem jak ty. Lubisz zabijać. Nieważne, czy w grę wchodzi psychol, czy przypadkowy cywil. Nie różnimy się aż tak bardzo, ty i ja. Widziałam twoje spojrzenie. Tuż po. Tego nie da się ukryć. Dołącz do nas. Takich ludzi potrzebujemy. Ja? Gliniarzem? Ostatnim razem miałem takie pomysły w okolicach szóstych urodzin. Pomyślę. Pomyśl. Masz smykałkę do zabijania. Modliszki Higurashi 2013. Tak jak zresztą powiedział V, miały tendencję do rozwalania czegoś w korze mózgowej. Często używane przez Magstar, aż do momentu, kiedy nie uświadomili sobie, że w dużej ilości przypadków wywołują cyberpsychozę. I od 69 Magstar zaczął używać Mantis Blades, tylko że modelu od Arasaki. Marisa Rowry, bo tak ma na imię ta porucznik, z którą rozmawialiśmy, kiedyś
takiej psychozy doświadczyła w 2013 roku. 10 lat temu do Cyberpunka został wydany pierwszy teaser trailera, w którym to właśnie owa Melissa Rory doznaje ataku cyberpsychozy. Bardzo charakterystyczne jest to rozbicie się kuli o jej policzek, a później po napisie Cyberpunk możemy zobaczyć, że została ona wcielona właśnie w szeregi Magstachu. To właśnie ją możemy spotkać w tej misji. Teaser trailera został wydany w 2013 roku, no a przypominam modliszki Higurashi 2013. Ale to nie koniec ciekawostek, bo nosicielem Higurashi nie była tylko i wyłącznie ona, ale taki model nosiła również Anna Nox, przewodnicząca gangiem Moxie, która to na pewnym etapie gry doświadczyła cyberpsychozy, oraz Peter Harvat, który jest bohaterem misji Stróże Prawa, czyli misji, która jest powiązana z dwoma najlepszymi wątkami w całej grze dla mnie osobiście, czyli wątkiem Rivera oraz wątkiem Peralezów. Harvat to ten gościu, który z początku chciał zabić burmistrza i pewnie by to zrobił, gdyby nie interwencja Rivera, który akurat pojawił się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Samą Melissę możemy też generalnie zabić i ukraść jej ten cały wszczep, a potem założyć na siebie samego, co jest potwornie ciężkie do zrobienia. W sensie nie założenie szczepu, tylko zabicie Melissy, bo po chwili pojawia się tam z 40 oddziałów Magstachu. A co tu się dzieje? Niestety mimo tego, że ona ma model Higurashi 2013, to podnosimy z jej ciała ostrza modliszkowe Magstachu, co jest bez sensu, ale i tak fajnie wyglądałem i miałem taki niebieskawy kolor i oznaczenia NCPD. No, całkiem fajnie to wygląda. A ostatnia ciekawostka to dodatkowa informacja na temat tej całej porucznik, którą to możemy znaleźć w misji Kwestia Czasu. W sensie informacje, nie porucznik. Bo na jednym z komputerów możemy przeczytać naprawdę interesującego maila. Z ostatnich badań nad obiektem wynika, że pacjentka cierpi na nawroty zachowań antyspołecznych. Zalecamy wdrożenie metody ograniczonej stymulacji środowiskowej oraz zwiększenie dawek neuroleptyków. Przypominam, że nie jest to odosobniony przypadek, tylko dość powszechny problem wśród operatorów Magstachu. NCPD naciska na zwiększenie środków w zakresie badań nad cyberpsychozą. Na co w tym momencie nasza placówka nie może sobie pozwolić. Widać, że nie tylko sama Melissa miała problemy z cyberpsychozą i modliszkami Higurashi 2013. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli lubicie content z Cyberpunka i podobają wam się ukryte rzeczy czy ciekawostki, to z pewnością spodoba wam się film o najbardziej tajemniczym człowieku z Cyberpunka lub film o ciekawostkach z najnowszego DLC. Wejdźcie też na super Discord, bo jest super. No a my widzimy się pewnie za jakieś 2-3 dni. Popa.